Jemy zielone, tylko kolor nadziei. To jeszcze jest miejsce na podpis pana ministra, że w obecności ten protokół podpisujemy właśnie w obecności pana ministra Jarosława Zielińskiego. Pan minister był z nami przy budowaniu kapsuły czasu i bardzo byśmy prosili pana ministra również o podpisanie. Dziękuję, to dla mnie wielki zaszczyt. Dziękuję bardzo. Ja może poproszę jeszcze, bardzo dziękuję panie ministrze, bardzo poproszę teraz jeszcze pana inspektora nadzoru o podpisanie tego dokumentu. Panie Karolu, bardzo proszę. A w międzyczasie poproszę pana sekretarza, mecenasa Mariusza Żukowskiego o wyjaśnienie wagi tego dokumentu. Protokolarnie zostały zakończone prace budowlane i generalny wykonawca zgłasza do gminy Sucharz jako do zamawiającego zakończenie tych robót budowlanych i od tego dnia, od dnia dzisiejszego przystępujemy do procedury odbioru obiektu budowlanego. W tym okresie myślimy, że to będzie okres około tygodniowy, maksymalnie do 2 tygodni. Powinien zakończyć się ten okres i wówczas gmina Suplaśń przejmuje już na stałe obiekt w swoje władanie. Będzie też okres, kiedy pani dyrektor wraz ze swoimi pracownikami przystąpi do wypełniania tego obiektu zabawkami, innymi potrzebnymi przedmiotami wyposażenia tego obiektu. Szanowni Państwo, to teraz poprosimy pana dyrektora o prowadzenie nas po obiekcie. Panie ministrze, proszę, bardzo proszę.